are moving in on your turf. Pierwsze 12 odcinków 16 sezonu LEGO Ninjago już za nami. Ja dzisiaj zrobię recenzję tych odcinków i będzie to recenzja z licznymi spoilerami, więc jeśli jeszcze nie widziałeś pierwszych 12 odcinków i nie chcesz zepsuć sobie zabawy z oglądania ich, to wyłącz ten film. Na końcu materiału jak zawsze dam wam moją opinię w skali od 1 do 10, więc oglądajcie ten materiał do samego końca. A teraz zapraszam na recenzję. Zacznijmy sobie od pierwszych minut tego sezonu. Rozpoczyna się on sceną z panną występną i jej bandą, którzy wyszmuglowali 2 tony Zemstone'u, ale nie spodziewali się, że zechcą im w tym przeszkodzić nowi ninja. Tak, ogólnie dowiedzieliśmy się, kim są ci nowi ninja. Jest to grupa bohaterów, która przez czas nieobecności starej drużyny ninja zajęła jej miejsce. Nie spodziewałem się tego, ale byli oni całkiem w porządku. Tacy zwykli ninja pilnujący porządku obywateli. I faktycznie w tym sezonie to powinni być prawdziwi ninja. Główni bohaterowie naprawdę popełnili przestępstwo, za które poszli do paki oczywiście. Ale o tym później. Chciałbym na początku jeszcze wspomnieć o postaci burmistrza, który jest taką dosyć nerwową postacią, ale fajnie się go oglądało, pomimo że nie wniósł nic dużego do tego sezonu. Dziwnie, że pojawia się on dopiero pierwszy raz w tym serialu, no ale okej. Jeśli jesteśmy przy początku tego sezonu, to sposób nie wspomnieć o drużynie ninja, która się rozpadła. Powtórzył się motyw z 4 sezonu, kiedy to Lloyd musiał zrzeszać ekipę z powrotem. Tylko że w tym przypadku byli to Zane i Cole, którzy jako jedyni nie zrezygnowali na dobre z ninjowania. Jeśli chodzi o Kaya, to był on podłamany odejściem Nii, ale szybko dołączył z powrotem do drużyny. Co zaskakujące, Lloyd nie był w ogóle chętny do dołączenia z powrotem. Został on dozorcą okien, czy jakoś tak się nazywa ten zawód. No po prostu czyścił okna i był bardzo załamany odejściem Nii. Dopiero dołączył pod koniec, gdy już cała ekipa była w komplecie, oprócz oczywiście jego. No i kolejna Jaya, najbardziej podłamana postać po odejściu Nii, jego partnerki swoją drogą. Wyglądał on jak totalny żul, okej? Zapuścił brodę i zwariował, ponieważ trzymał w pół pełne szklanki wody w latarni, do której się w ogóle wyprowadził. No nic dodać, nic ująć. Ale na szczęście po powrocie Nii z powrotem stał się, że tak powiem, normalny. Właśnie, cały drugi odcinek został poświęcony Nii. Po uratowaniu żeglarza spotkała ona się z Najat, czyli pierwszą mistrzynią wody, i próbowała sobie przypomnieć, kim jest. Gdy już przypomniała sobie wszystkie chwile z przeszłości, swoją drogą była to dosyć wzruszająca scenka, to postanowiła przywrócić sobie dawną postać. I po kłótni Kaya i Jaya zmaterializowała się w ich bazie z wylanych szklanek wody. Zane ją zamroził i od teraz ninja próbowali przywrócić jej cielesną postać. Tylko gdy już została przywrócona przez Atfirę, to ten wątek jakby przywitania jej z powrotem został spłycony. W stylu nie było żadnego emocjonującego przywitania, co mnie trochę zawiodło. Fajnie, że Nia postanowiła wrócić do Samuraja X, no bo kosztem za zwrócenie jej ludzkiej formy było odebranie jej mocy, ale jakoś trzeba zwalczyć zło. Więc fajnie, że od teraz jest Samurajem X, ale czekam na kolejne odcinki, ponieważ w tych pierwszych 12 nie widzieliśmy za dużo Samuraja X w akcji. Podobało mi się także to, że przywrócenie Nii jej ciała kosztowało ninja lata spędzone w więzieniu, więc nie było to takie cukierkowe. Właśnie, ninja w więzieniu. Mieli oni rozprawę sądową i Daret jako adwokat nie okazał się tak skuteczny, jak myśleli ninja. Więc sędzia skazał ich na 5 lat kryptarium. W więzieniu spotkali starych wrogów, co jest świetne. Co ciekawe, Pytor trafił do więzienia przez nowych ninja, co oznacza, że są naprawdę skuteczni. Oprócz tego byli tam Ronin, Ultrafiolet, Kilo i inni. Ale nie mieli oni tam za dużej roli. Śmieszne było to, jak Lloyd i reszta mówili, że nie chcą sprawiać kłopotów w więzieniu, a co chwilę je sprawiali. Pamiętam tą scenę z Harumi, czyli tą zamaskowaną postacią, do której jeszcze w tym filmie przejdziemy. Wyjawiła mu ona, że Ninjago czeka zagłada z kryształowym królem na czele. Lloyd wtedy zaczął ją gonić, ale nic z tego. To samo w przypadku Pytora, który został zaproszony do Rady Kryształowego Króla. Ninja zaczęli go gonić, by nie uciekł z kryptarium, ale nic z tego. Sam pobyt ninja w więzieniu nie trwał za długo, ponieważ przy pierwszej wycieczce zostali oni uwolnieni przez Nie i Dareta. Tutaj dochodzimy do wątku Fujidafa w tym sezonie. Pamiętam, jak po raz pierwszy, chyba w 11 sezonie, się tam postać pojawiła. Fujidaf nie był wtedy dla mnie jakąś genialną postacią, ale w tym sezonie mega fajna i humorystyczna postać. Wydaje mi się, że zastąpił on Dareta w tym sezonie, jeśli chodzi o bycie głupim oczywiście. Ninja podczas tej ucieczki przed policją spotkali Sally, czyli młodą piosenkarkę, która uciekła z domu, by zrobić karierę w Ninjago. Potem ninja uświadomili jej, że powinna wrócić do rodziny i Zane dzięki niej postanowił włączyć z powrotem emocje. To też taki fajny wątek. Niby nic nie wniósł do fabuły, ale zawsze jakiś fajny smaczek. Ogólnie ninja uciekali przed szeryfem Ninjago, który nazywa się Handok McBrack. I niby jest to najtwardszy szeryf Ninjago, ale ninja mu się nie udało złapać, więc no. Fajna postać, ale wolę komisarza z Ninjago. Wróćmy sobie jeszcze do wątku Zemstone'u, ponieważ tu jestem mega zaciekawiony. Gdy Lloyd dostał się do bazy Kryształowego Króla, w przebraniu mechanika oczywiście, to widzimy armię z Zemstone'u. Wychodzi na to, że wiemy, po co Kryształowy Król skupuje Zemstone, by zrobić armię, której nie powstrzyma żaden ninja i mistrz żywiołu.
W ogóle robiłem kiedyś teorię, w której mówiłem, że Zemstone może być wykorzystywany do tworzenia armii, więc miałem rację. Mam w planach jeszcze zrobić teorię o tej armii z Zemstone'u, więc tutaj nie będę za bardzo się rozgadywał. Teraz chciałem poruszyć wątek Skylar, która jak na razie pojawiła się tylko po to, żeby zamrażać Nie, kiedy nie było Zayna. Słabo, ponieważ liczyłem na coś więcej z nią w roli głównej, ale może się ta postać jeszcze rozkręci. Przejdźmy sobie teraz do wrogów. I tak jak mówiłem we wcześniejszej recenzji bez spoilerów, Pytor mega dobra postać. Twórcy go nie zepsuli. Tak jak wcześniej, jest sprytny i ma swój niepowtarzalny charakter. I w humorystyczny sposób czyni zło. Mechanik jest taki, jaki był, czyli poprawnie wykonana postać. A Sphera? Największy glow-up, jaki widziałem w Ninjago. Takiego dwulicowego węża z Ninjago potrzebowaliśmy. Cały czas była ona zła, ale musiała współpracować z Ninja, by wyjść na wolność. Podobało mi się to, jak rywalizowała ona z Mistrzem Wu w różnych konkurencjach, gdzie oczywiście wygrywała. Gdy doszło do tego, że dostała swoje berło z powrotem, to nie wahała się zaatakować Ninja. Mistera F wolę na razie zostawić w spokoju, ponieważ w ogóle go na razie nie mogliśmy poznać, więc wypowiem się o niej więcej w przypadku recenzji całego 16 sezonu. Pora na króla Vangelisa. Jest taki sam, jaki był. Zwykły antagonista. Niczym nadzwyczajnym się nie wyróżnia. Podoba mi się jego nowa maska i może na tym skończę. Ale teraz przejdźmy sobie do najciekawszego wątku. Do rady kryształowego króla i zamaskowanej postaci. Kto by się spodziewał, że będzie to Harumi? Nie no, wszyscy się spodziewali, ale i tak była to kozacka scenka. Ciekawe, jak ona przeżyła po 9 sezonie. Liczę oczywiście na wyjaśnienia w kolejnych odcinkach. Cała ta scena ze zdejmowaniem maski przez Harumi była mega ekscytująca. Bardzo podoba mi się ten sezon jak na razie, ale to nawet nie jest jeszcze połowa, więc kawał dobrej roboty ze strony twórców. Jest ciągle akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Więc to na plus. Fabuła wciągająca i ciekawa oraz mroczna. A moja ocena to 10 na 10. Nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na kolejne odcinki 16 sezonu LEGO Ninjago, których recenzje oczywiście zobaczycie na moim kanale. Polecam obejrzeć dotychczasowe odcinki tego sezonu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.